Smakosze napojów alkoholowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną sygnały takie, że alkohol jest zbyt tani i zbyt łatwo dostępny. Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce? Nie. Żeby droższe piwo, droższa wódka była? Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańszy. Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi. Jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. No. A tutaj na bazarze. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. Owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje. Ten, kto pije, będzie pił. Nastoletnie dzieci piją, po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć. Ile leczenie alkoholików kosztuje? Jest pijaństwo pełno, biją się, piją panie tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze. Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinny być bardzo drogi. Pić trzeba umieć też, no. To wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze. Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzian. No, takie między innymi złote rady, dziś w Co ludzie powiedzą, złote rady pana Pudziana. Adam Feder, serdecznie zapraszam. W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No, ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna. Będę do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, tak powiedziała pani ministerka. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który żąda ustanowienia minimalnych cen alkoholu w Polsce. Ceny alkoholu miałyby poszybować w górę. Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej 40 zł, piwo około 10 zł, wino około 20 zł, powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy? Żeby droższe piwo, droższa wódka była? Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańsze. Jeśli pan, bo to jest... Żeby nie pili spirytusu z karnistrów sprowadzanego na lotniska. No. A, to lepiej, żeby był tańszy w sklepie, niż żeby pić jakieś wynalazki, tak? Wynalazki, tak. O to chodzi. Wynalazków umierają. Dwusetka powinna kosztować 10 zł, nie 15. No ale to ma być jeszcze drożej teraz, żeby pół litra alkoholu, żeby 30 zł co najmniej butelka na przykład wódki kosztowała, takie jest pomysł. To jest bardzo w złym kierunku. W złym kierunku rząd po prostu idzie. No. W złym kierunku. Papierosy powinny być tańsze i alkohol, żeby ludzie nie kupowali po melinach, tytoniu, tanich, tamto. No to nie wiadomo co to jest, nie? Żeby nie kupowali ludzie trucizny po prostu. Bo żywotność Polaków się zmniejsza i brakuje ludzi do pracy. No ale tu niektórzy mówią, że jak tak dużo tej wódki piją, nawet tej legalnej, to i też się ta żywotność zmniejsza, bo alkohol też wyniszcza przecież organizm i w ogóle. Zalecałbym nie pić, bo po prostu ja byłem abstynentem całe życie i niepalącym. O, tak. I cały czas nie pije pan, nie pali? Nie, żyję 74 lata. No ale to pan tu jest takim dobrym przykładem, że można przeżyć życie i... Można żyć bez papierosów i bez alkoholu. O, teraz są takie pomysły, żeby droższy alkohol był, bo za tani jest. Tak jest. Proszę pana, powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi. To po ile powinna być wódka, butelka? Co najmniej 50. 50 zł? Ostatnio po 10 zł butelkę wódki można było kupić w dyskontach teraz, bo oni tam rywalizowały ze sobą, sklepy. No nie widzi pan, co się dzieje, jak ludzie piją? Awantury, to tamto. No, to jest nie do pomyślenia. Ja sam raz na jakiś czas wypiję, ale to nie jest dobre. Panie, jak uważacie, powinien być droższy alkohol w Polsce, zbyt za tani jest? Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi. Ale tyle mojego. Ale to co, że jak ktoś podchodzi i mówi, że tu przedstawia, że mądry, to wtedy tańszy dla niego. Każdy sam według siebie ocenia. Pomysł taki, żeby wódka była droższa i piwo. Nie, wódka już za droga jest. No bo właśnie, że jest zbyt tania tak nowa władza. Tak... Gdzie? No nie.
nie w tą stronę idzie. Bo jest petycja taka w Senacie właśnie, żeby minimalne ceny ustanowić piwa, wódki, że piwo tam co najmniej 4 zł, no to różnie, bo to jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie ustanowią to, ale żeby piwo 4 zł kosztowało co najmniej, wódka ze 30 zł co najmniej. Nie, za dużo. Za dużo. No. Picie to jest życie, trzeba pić, żeby żyć. A pan ma w ogóle 18 lat? Oczywiście. Pić trzeba umieć też, no. Dać komuś byle co do ręki, to każdy może się okaleczyć, byle czymś. Trzeba z głową, wszystko z głową i tyle. Wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze. Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzion. Powiedział, alkohol jest dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, ale dla mądrych ludzi. No to też z taką panią rozmawialiśmy, to też tak mówiła właśnie. No. Stosunek do napojów wyskokowych, no, w jakże piękny sposób łączy Polaków, wydawać by się mogło, w poprzek podziałów, no bo młodzi mężczyźni zgadzają się z emerytką, emerytka zgadza się w pełni z panem Pudzianem, piękna sprawa, wszyscy zgadzają się ze wszystkimi, chociaż teraz będzie taki mężczyzna, który no nie zgadza się. Bardzo mu się nie podoba majstrowanie przy cenach oraz przy dostępności alkoholu. Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce? Nie, dlatego, że powstaną mety. No bo władza tak chciałaby, żeby były minimalne ceny piwa, wódki. W Senacie teraz taka ale petycja będzie rozpatrywana. Ale to nie może być minimalne. Ten, kto pije, będzie pił. Cena nie gra roli. Jest jeszcze pomysł, żeby to pani ministerka zdrowia chce, żeby na stacjach benzynowych, żeby nie było nie alkoholu. Nie było alkoholu, ja to słyszałem. No i co pan ale uważam, że to nie ma. Alkohol musi być normalnie do tego, bo powstaną mety. No. Powstaną mety, a teraz nie ma met? To gdzieś. Nie, no nie słyszałem o metach. Ja nie kupuję alkoholu na metach. Ja kupuję normalnie w sklepie. Tylko pan Kaczyński wykombinował, że setki mają być drogie i dwusetki. No tak, te małpki. Ale to nie zmienia podejścia picia. Pije się tak samo. Tylko po prostu ten, kto pije, musi więcej wydać na ten, niestety. No ale jakby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić, minimalną cenę, to może mniej by pili Polacy. Nie. To się nie da tak. No to jak? Co zrobić? Nic nie zrobić, każdy jest wolnym człowiekiem. Zakazy nic nie pomogą. Polak potrafi. Bo Polak jak słyszy, że coś jest zakazane, to jeszcze chętniej tam... Jeszcze chętniej tam grzebie. Pytam, czy alkohol jest zbyt tani w Polsce? Teraz nowa władza pracuje nad tym, żeby był droższy. Ja nie piję, pan się spyta kolegi. On pije. Ale właśnie, czy powinien być droższy alkohol? To po pierwsze, a po drugie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, czy powinien być wprowadzony? Nie powinien być, bo owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje. O, i to... W Niemczech wszędzie alkohol się sprzedaje normalnie, nie ma zakazu picia na ulicy, nie ma i nie ma bałaganu i tak dalej. Nie ma takiego czegoś jak u nas. Ale w Skandynawii tam trudno kupić alkohol, rzeczywiście, tam są tylko jakieś... No robią tak jak robią, ale to ich jest sprawa i ich przepisy i zasady, ale uważam, że tak nie powinno być. W cywilizowanych krajach dlaczego? Ten, kto chce, to będzie pił, ten, kto nie chce, to nie będzie pił i koniec kropka. Nowa władza wprowadzi takie zakazy, to Polacy obalą rząd, może tak być. Daj pan spokój z tą władzą. Ja jak pan rząd widzę Tuska, to bym telewizor za okno. Ale pan akurat nie pije, to nie z tego powodu, że... Ale piłem całe życie, a teraz nie piję. Ale to nie z tego powodu, że tu z alkoholem majstrują, tylko tam jakieś inne ma pan powody, rozumiem. No tak. To ja panu powiem o alkoholu tak. Weźcie państwo polskie, przykład skandynawskich krajów i bałtyckich krajów. Ja byłem u ciebie w rodzinie, tam sprzedają od 11 do 18. Nie ma absolutnie alkoholowych sklepów 24 godziny na dobę. Byłem w swoim rodzinnym mieście. 15 minut przed 10
jak chciałam wziąć piwo, ja po prostu eksperymentowałam, rozumie pan? Wziąć w 60 to piwo, ton poczet, przepraszam bardzo, proszę pani położyć. My przedajemy o 10 godziny i nie wiedziałam, co tam w tym miasteczku oczywiście ludzie kupowali wcześniej. To w jakim kraju to jest? Litwa. W Litwie, na Litwie. No. Baltijskie kraje mają zastrzeżenie. Powinna być droższa wódka, piwo powinno być... Przede wszystkim powinno być transparentne to, co się robi z tą nadwyżką między ceną właściwą a... O akcyzę chodzi, tak? Że... Nie tylko, bo pan wie, że alkohol kosztuje grosze produkcja. Tak, oczywiście. A to jest polityka cenowa, więc a ono jest nietransparentne i jak pan wie, wszystkie pieniądze zostały prawie zmarnowane. Tak, bo to powinno jakiś, na jakiś dobry cel iść. Na... Ludzie, nie, na leczenie alkoholizmu mi się wydaje, bo w tym celu był ustanowiony przecież ten fundusz. Przede wszystkim powinno być uzasadnienie cen, a nie inaczej, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jest taka, a nie inna cena. No, uzasadnienie jest takie, żeby nie, mniej ludzie tak, pili, jak nie będzie jest droższy. To tak jak pan, ja panu powiem jako żona, niech pan przyjdzie szybko do domu, bo ja tak chcę. To nie jest powód. Trzeba dobrze ludziom uzasadnić, dlaczego się podnosi, ale jednocześnie z tym alkoholizmem walczyć. Aha, czyli jakieś takie bardziej wychodzić z jakimiś kampaniami informacyjnymi. Były programy były, tylko nic z tego nie wyszło. Chodzi o to, żeby teraz droższy był alkohol, żeby minimalne ceny wprowadzić. Senat pracuje nad taką petycją. Kto miał pić, to i tak pić będzie. A... Bez względu na cenę. Polacy nie mają umiarkowania. Nie mają umiarkowania, to nie myśli mają. Pani, że da się tak Polaków jakoś trochę zmusić, naprowadzić, żeby tak... Uważam, że kto miał pić, to pić będzie. Wie pan, pamiętam czasy stanu wojennego, gdzie mieszkałam na Śródmieściu, gdzie, proszę pana, nie było sklepów nocnych, nie było Żabek, nie było Biedronek, prawda? I jeżeli ktoś chciał się napić, to szedł na Plac Zbawiciela i tam były pochowane w murach. Od jak, bloków. Jak to w murach? No tak, no bo sklepy nie było sklepów nocnych. A to jak się uiszczało opłatę? To znaczy ludzie, którzy mieli ochotę się napić, to wiedzieli kto gdzie sprzedaje bokiem. Ludzie chodzili po Melinach na Marszałkowskiej, po mieszkaniach i tam byli dystrybutorzy alkoholu. No. Ale w tych murach to co pani mówi, że w murach? Trzymali dla klientów, trzymali alkohol, trzymali. Jak ktoś chciał kupić sklep zamknięty, to się szło na Plac Zbawiciela. Stał pan, mówiło się co się chce. Że w bramie stał taki, tak? No, nie pamiętam od tych czasów. No, ja to tak nie bardzo. Bo to, no, ja pamiętam. Ja to taki byłem, wie pani, bąbel taki mały, no. to jeszcze no, wtedy chyba, nie używałem, wie pani, takich chyba, rzeczy w ogóle. Chyba nie bardzo. Może akcyza powinna być wyższa. No, w związku z tym, żeby był droższy alkohol właśnie, tak. No tak. A jakby tak wódka była po 40 zł co najmniej, a piwo po, nie wiem, 5 powiedzmy, to wytrzyma pan? Mi się wydaje, że piwo powinno być droższe, bo coraz częściej młodzież sięga. No dla nich to jest tańsze niż bilet na autobus, więc ten niskoprocentowy powinien być droższy. A zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych też jest taki pomysł minister. Bardziej w Sejmie. A, bo pan tutaj nawiązuje do tej sytuacji, co tam śpiewali. Tak, chociaż z drugiej strony to ostatnio. Można sobie przynieść swój, wiadomo, nie? Ale... Słyszał pan, taka ta impreza w Sejmie ostatnio była tam o Grzegorzu Braunie śpiewali. W hotelu sejmowym. Słyszałem. Poseł też człowiek. No takie właśnie nagranie z hotelu sejmowego krążyło ostatnio po internecie. Posłuchajcie. Dobrze, słychać, że ci posłowie akurat mieli nieograniczony dostęp do alkoholu, no, a Polakom chcą ograniczać politycy ten dostęp. Na usprawiedliwienie można dodać, że to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia pracują nad tym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a niebawem senatorowie się pochylą nad tymi wyższymi cenami alkoholu, więc posłowie na razie nie mają z tym nic wspólnego. No a teraz Polacy, którzy nie piją, bardzo cenny głos ludzi niepijących w tej sprawie.
ja się za tym podpisuję, bo ja nie piję. Nie palę, nie piję, to mogą być w horrendalnych cenach i papierosy, i wódka. Dla mnie przynajmniej. Dla pana, a jak ktoś pije i... To... A no to wiadomo, że wtedy on będzie się krzywdził. No ale to jak ma nałóg, jak chce pić, niech płaci, moim zdaniem. Tak. A to ile powinna butelka wódki kosztować? Tak, moim zdaniem jak za komuny. Za komuny pamiętam, byłem mały, jak wujo pracował i to ciężko za flaszkę dziennie. Za flaszkę wódki, gdzie takie były ceny za komuny. I na kartki była wódka, to wtedy się no, ogromne pieniądze brało. Pamiętam ja jeszcze, na kartki miałem, to przychodziły pijaczki, to 400 zł czy 40, ale to były duże pieniądze, cholerne. Ale to co, to jak teraz jest powiedzmy dniówka 200 zł, to co, butelka wódki 200 zł powinna kosztować? Może nie aż tak, no. Podwyższe ceny na alkohol, na piwo, na wódkę, żeby drożej było. Czy to dobry pomysł? Dobry. U nas rzeczywiście dużo się spożywa alkoholu. No, i żeby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić. Szczególnie, żeby... bo stacja benzynowa od jest tankowania paliwa, a nie od tankowania innych procentów. No właśnie. Aha. No. A pan się zgadza z tym, żeby trochę powalczyć z tym no tematem? Jest to, że tak. Pewnie, że tak. Ja nie piję już do 14 lat. I tak samo. I to akurat mogę powiedzieć, że ode mnie na osiedlu już połowa ludzi nie żyje przez alkohol. Których znałem. Sytuacja jest na osiedlu, że dzieciaki potrafią do dorosłych przekabacić, dają im pieniądze i kupują alkohol. To nawet nastoletnie dzieci piją, po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć. Ile leczenie alkoholików kosztuje? No. No właśnie, to lepiej na zdrowie wydać, a nie na leki czy coś. Tam barskość wątroby, ile tych ludzi umiera. A ta bezdomność to skąd się bierze? No właśnie z alkoholizmu. 14 lat nie piję i dla mnie alkohol może nie istnieć. Serio, naprawdę. Swoje przeżyłem i nie życzę temu tego, co ja przeżyłem z alkoholem. Ja też nie mogłem dnia pomyśleć o tym, żeby się nie napić. Do takiego stopnia, że nawet już tak miałem, tak akurat piłem, że kolega mi pomagał napić się. Bo już nie byłem w stanie. Bo nie byłem w stanie puszki utrzymać. Naprawdę. Duża rzecz, że się panu udało. 14 lat pan nie pije, ale tak? Ale to sam z siebie. Dał pan radę. Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem. Naprawdę. Czułem to, już organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec z tobą. I mówię, straciłem wielu kolegów, którzy raczej w tym czasie, co ja z nimi piłem, to już ich nie ma. Już nie ma. I to młodzi ludzie, po 40 lat, po 30 parę. Już ich nie ma na tym świecie. Nieopodal hali Mirowskiej ja spotkałem taką seniorkę, która handlowała drobnym asortymentem, no i ona w taki bardzo obrazowy sposób opowiedziała, co tam się dzieje, jak to ludzie dostają małpiego rozumu po tych napojach wyskokowych, napojach zawierających procenty. Posłuchajcie. Alkohol powinien być jak najdroższy, jest dużo pijany. Biedny kupi alkohol, bogaty to ma, ale pijaków jest pełno i wypadków pełno. No i złodziei na alkohol pełno, bo kradną wszystko, co się da. Po ile powinna być butelka wódki? Butelka wódki chociaż 50 zł. No. 10 zł? Tak, bo kosztuje 27. No a to były teraz promocje, że i po 10 zł kosztowała butelka? Nie, to by było dużo pijaków, ho, ho, ho. Nie ma co, powinien być jak najwięcej. Jest pijaństwo pełno, biją się, piją, panie, tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo... Śpią jeszcze, pogoda tak, ale tak czy nie? Południe śpią? No tak, śpią prawie do wieczora. A potem przyjdą tu na pieniądze zbierać, na samochody. No. Czyli co, zlikwidować alkohol? Zlikwidować to nie, ale bo są uroczystości, śluby, chrzty, wesela, no. To powinien być, ale to takie wyjątkowe dla takich ludzi podrzędnych to absolutnie nie. Jak najdroższy, no. No, dochody mamy za wysokie w porównaniu do cen alkoholu i za dużo tego alkoholu Polacy piją. Ale to pan Tusk wymyślił obecnie, czy jego rząd, jego ekipa? Nie, to na razie w Senacie są takie prace nad petycją ze Stowarzyszenia tam Abstynentów. Ja panu powiem jedno, jeżeli alkohol będzie drożał, no to powstanie znowu szara strefa. Już jest szara strefa w tej baterii. Alkoholu nielegalnego jest tyle na rynku, myślę, że więcej niż legalnego, także... Jestem przekonany, bo sam kupuję, także jestem przekonany. Jest bimbru tyle na rynku sprowadzanego, krajowego, że... Zdrowe to jest, w sensie w porównaniu to... Myślę, że bimber, który ja kupuję z Podlasia, jest znacznie zdrowszy od wódki.
nawet markowej polskiej. To jest bimber robiony z dobrych składników, nie z byle czego. Nie upija, nie uwala, mimo że ma 90%. To jak to nie upija? Nie upija, to trzeba umieć pić po prostu bimber. Nie? Tak na parsteczkę. Na parsteczkę, tak 20, takie 30 maksymalnie, nie? I to co jakiś czas. Także jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, tu gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chrania, że to się nie dzieje. Nie? A tutaj na bazarze? Na bazarze, w ogóle ogólnie, na hali Mirowskiej i na wszystkich pozostałych tak warszawskich bazarach. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. To jest tak jak prohibicja. To dokładnie tak samo zadziała. Zrobią akcyzę na 100%, czyli ile teraz kosztuje litr wódki? 30 zł? No tak. Takiej przyzwoitej wódki. Pół litra. Pół litra, 30 zł. Jak zrobią powiedzmy na 55, no to tutaj będzie za 30 zł chodziło takie cudo, że to się nie dzieje. Tak, tutaj, no rzeczywiście tu mamy różne. No mamy tu różności. No. Artykuły spożywcze akurat, alkoholu na razie nie widzę. To będzie podkładka, to będzie pokrywka, w garkach będzie naprawdę dopiero substancja. Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trudny temat. No, piszcie, co wy uważacie, ile powinna kosztować butelka wódki. No i co? No i dobrej majówki wam życzę. Uważajcie na siebie. Adam Feder, do zobaczenia.